Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes & Fidget, tym razem W40, tym razem Wojownik, ale zanim przejdziemy do klikania lochów i do generalnie omówienia, co tutaj się pozmieniało, to wleciał dzisiaj mały update'ik, mała aktualizacja właśnie do gry i na wstępie postanowiłem, że nie będę robił osobnego filmu, no bo jednak nie ma tych zmian tam zbyt dużo, a omówię sobie właśnie to przed rozpoczęciem tak jakby tego właściwego odcinka. Także spoko, teraz myślę, w ogóle na samym wstępie tego nie ma w tych patch note, tak powiedzmy, zmienił się wygląd naszych pachołków. Troszeczkę tutaj zmienili tą grafikę, jak widzimy inaczej to troszkę wygląda, no mamy tutaj Barbar strasznie fajnie, Mariuszek też się zmienił delikatnie, no i Kunegunda to w sumie nie aż tak bardzo, ale mimo wszystko też jakaś tam zmiana zaszła, więc tego nie ma właśnie w opisie tego patcha, a coś takiego się wydarzyło. Dobra, przejdźmy sobie może teraz do opisu. Opis jest niestety po angielsku, ponieważ po polsku jeszcze go nie ma, ale ja tutaj wszystko wam będę tłumaczył i tak wiecie, na taki język powiedzmy nasz to właśnie przekazywał, że tak powiem, więc okej, no jest to aktualizacja wersja 3048 i dobra, zmiany. Na Steamie dodali nowy przycisk obok przycisku ustawienia, który pozwala nam przełączać się między trybem full screenem, czyli trybem pełnoekranowym, a właśnie trybem tym okienkowym, więc coś takiego powstało. Druga zmiana, wyłączyli Enter, gdy przełączaliście się tą kombinacją klawiszy Alt plus Enter. Zostało to wyłączone po to, aby, bo po prostu jak byliście w sklepie czy coś, to wam zużywało grzyba. Ja nie wiem, bo ja nie używam Steamowej aplikacji, tak tu jest napisane, że tego grzyba zużywało, gdy coś takiego robiliście, taką kombinację stosowaliście, więc teraz raz, że macie ten przycisk, a dwa, że właśnie jest wyłączony ten Enter, nie można go użyć, aby właśnie tych losing mushrooms, aby tych grzybów nie tracić. Okej, kolejne, guild chat, HTML tags nie działają dłużej, czyli po prostu te tagi HTML, które potrafiły zepsuć chat, o których ja nagrywałem tam jak zmienić kolor opisu i tak dalej, przestały działać właśnie na tym czacie gildyjnym. W opisie na postaci nadal działają, więc myślę, że to spoko, bo już nie będzie takich rzeczy, że będzie trzeba ten chat naprawiać, bo będzie zepsuty. Kolejne, damage bonus of runes displayed for companions now, czyli dla kompanów, czyli po naszemu dla pachołków jest wyświetlany obrażenia z run, po prostu gdy najedziemy, gdy przełączymy się na pachołka. Ja tam teraz na W40 akurat nie mam żadnej broni z runą właśnie na pachołkach, ale gdy najedziemy, tak jak to wygląda u nas, zresztą mogę wam w sumie pokazać tutaj jak najedziemy, a ja tutaj też nie mam runy, bo nie mam jeszcze 1000 run, dobra, nieistotne, na innych postaciach możecie sobie sprawdzić, jeżeli macie runy. Ja też bym mógł w sumie pokazać na innych postaciach, ale nie będę się teraz przełączał. Obrażenia tutaj mamy od broni i mamy generalnie obrażenia, a jakbyśmy mieli tutaj jakąś runę, to jeszcze nam dochodzi takie troszeczkę niżej okienko z runą i nam pokazuje, ile tej runy, ile procent nam dochodzi do tych obrażeń i jaki jest to atrybut. I to samo teraz będzie wyświetlane w pachołkach. To jest taka akurat pierdoła, więc nawet nie zwracałem uwagi, czy to było, czy nie było. Widocznie nie było, skoro coś takiego dodają. Dobra, lecimy dalej. W karczmie dodali efekt świecący w tym okienku, to wam zaraz pokażę. Tutaj, gdy wrzucimy już coś do kibla, to okienko niby bardziej świeci, aby nam pokazać, że po prostu nie musimy już tej toalety odwiedzać, bo w teorii jest już po prostu coś wrzuconego. Wiele osób nie wiedziało, gdy wrzucimy coś do kibla, to tutaj jest taka poświata. Ten kibel normalnie jest pusty, a dzisiaj ja już mam na przykład wrzucony epic, więc taka poświata jest. No to było bardzo łatwe do jakby ogarnięcia, że po prostu już coś wrzuciliśmy danego dnia, bo ja też nieraz nie pamiętałem, czy coś wrzucałem, czy nie. No a to okienko to ja na przykład nie widzę różnicy, aby to jakoś tam bardziej świeciło, może delikatnie, no ale jednak najlepiej patrzeć po prostu po tym wypełnieniu kibla. Dobra, lecimy dalej. Karczma, aplikacja i tryb portretowy. Dodano więcej przycisków karczmy podczas aktywnego questu, to nie wiem, bo ja rzadko korzystam z Shakesa na telefonie albo tam właśnie na jakichś Steamach, więc na aplikacjach generalnie, także nie wiem, o co tutaj chodzi. Arena Manager, teraz możemy
gdy wejdziemy sobie właśnie w nasze runki, możemy sobie lewym przyciskiem myszy zwiększać ten mnożnik, natomiast prawym przyciskiem myszy możemy sobie go zmniejszać. Jak jesteśmy na jedynce, czyli na najniższym i klikniemy prawym, to nam przeskakuje na maksa. To jest akurat całkiem spoko, bo tak to musieliśmy, wiecie, od jedynki do tego maksa trochę poklikać, a teraz jedno kliknięcie prawym przyciskiem myszy lecimy tak jakby w dół, natomiast lewym lecimy sobie w górę, tak jak to było wcześniej. Dobra, lecimy dalej, co tutaj jeszcze dodali? A, u Kowala dodali takie, już wam tutaj pokazuję, dodali tutaj takie pop-upy, to się nazywa, które po prostu opisują nam, o co tutaj chodzi, czyli metal. Rozmontuj przedmioty, aby zdobyć metal, wymagany przez Kowala. I tutaj mamy tajemnicze odłamki, czyli rozmontuj przedmioty, aby zdobyć odłamki, wymagane przez Kowala. Tego nie było wcześniej, nawet w sumie nie zwracałem uwagi, no bo to też taka pierdółka, mówię. To nie jest jakaś duża aktualizacja, aby tutaj się bardzo rozwodzić, no ale taką pierdółkę właśnie dodali. Dobra, lecimy dalej. Tutaj przycisk trenuj żołnierzy, w sensie ten paseczek taki jest teraz mniejszy, aby poprawić wyświetlanie, i to dotyczy aplikacji i trybu portretowego, więc jakby po prostu ten pasek jest mniejszy, więc no mówię, ja nie używam aplikacji, także nie odniosę się do tego. I w poczcie dodali nam powiadomienie, jeżeli wiadomość jest zbyt długa, i to jest naprawdę bardzo fajne, ponieważ no wiemy, tak, jak piszemy jakieś dłuższe wiadomości, na przykład tak jak ja na gildie piszę czasem jakieś dłuższe jako właśnie przywódca gildii, no to teraz będę wiedział, kiedy jakby tą wiadomość pociąć na części, bo jest po prostu za długa, wcześniej tego nie było. Także to myślę, że jest spoko takie nam ułatwienie. Dobra, teraz mamy jakieś poprawki. Tutaj coś poprawili, jeżeli chodzi o wyświetlanie itemków w skrzyni. Skrzynia to jest to, co dodali jakiś czas już temu, gdy po prostu ulepszamy skarbiec w twierdzy na więcej niż 15, to mamy tą skrzynkę tutaj na postaci i no jakiś był z tym błąd widocznie, ja tego nie doświadczyłem, bo tą skrzynkę mam chyba dopiero na Paladynie od niedawna, więc nie doświadczyłem żadnych błędów, no ale widocznie coś było. Klaser poprawiono, Fashion Conxious Achievement for Demon Hunters, i powiem wam szczerze, że nie wiem, no to jest dla właśnie tych Demon Hunterów, ale nie wiem szczerze, jak to dokładnie przetłumaczyć. Tutaj się też tak zastanawiałem, o który to może chodzić achievement. Nie wiem, czy to chodzi po prostu o Trendsetera, czy to chodzi o tutaj legendarnego konserwatystę. Możecie mi napisać, bo nie wiem, w tłumaczu nawet sobie wpisywałem, jak to tłumaczyło, ale też zupełnie jakoś inaczej, aniżeli jest tutaj na polski. Więc możecie mi napisać, to chyba chodzi o tego trendsetera, tak mi się wydaje, bo jednak ten łowca demon to jest nowa klasa, więc chyba z tym był tutaj jakiś problem, no ale nie mam pojęcia, więc możecie mi po prostu napisać, o co dokładnie tutaj chodzi, bądź ja po prostu sobie sprawdzę, jak będzie polskie tłumaczenie na forum. I najwyżej dodam w przypiętym komentarzu, jakby też ktoś nie wiedział, to tak swoją drogą. Dobra, lecimy dalej. Karczma naprawiono latający telewizor, który nie miał reklamy. Coś takiego widocznie było, że pojawił się telewizor, wy w niego klikaliście i reklamy nie było, także to już naprawili. Dalej, mamy tutaj tego hazardzistę nowego, czyli tą grę w kości. Naprawiono wyświetlanie golda, jeżeli wartość tego golda była wysoka, no to widocznie tam jakoś się najeżdżały na siebie cyferki albo coś. Arena, naprawiono złe wyświetlanie przeciwników. Tak, to bardzo dużo ludzi denerwowało, że w arenie mieli wyświetlonych złych przeciwników i na przykład wybierali jakiegoś, bo wiedzieli, że z nim wygrają, a walczyli z zupełnie kim innym, i taki błąd właśnie występował, no i teraz widocznie już go nie będzie. Okej, lecimy dalej. Sklep magiczny, czyli gabinet magii, i co tutaj naprawili? A, jeżeli chcemy kupić właśnie ze sklepu magicznego klepsydry, czyli z gabinetu magii, no bo ja tak tłumaczę sobie dosłownie, i przenosimy tutaj na naszego pachołka, to nie chciało nam się kupić, teraz podobno ma się po prostu kupować, no bo to była taka głupota, bo tam pisało, że to nie jest dla tej klasy, czy coś w tym stylu, więc no uważam, że jednak było to głupia, także spoko jakby teraz działało, no bo jednak utrudniało, że trzeba się przełączać z powrotem na siebie i dopiero używać tych klepsydr, móc sobie kupić. Dalej, raid setny, coś tam było z wyświetlaniem nazwy, że była chyba trójka, jest wyświetlana dwójka, to akurat nieistotne, na tym się tam bardzo nie zagłębiałem.
i jakiś tekst po hiszpańsku w hiszpańskiej wersji gry był źle wyświetlany, ale już jest dobrze. No to są akurat takie poprawki, że nie są zbyt istotne, ale to też w tych właśnie gildyjnych wyprawach. Dobra, no i to było na tyle. Taki malutki paczyk. Stwierdziłem, że wam go omówię właśnie przy okazji odcinka, bo i tak miałem dzisiaj odcinek nagrywać, więc sobie go omówiliśmy. No i teraz przejdziemy bezpośrednio do odcinka. Co tutaj się podziało przez ostatnie dni? Ano przede wszystkim mamy w końcu to podziemie. Wydropiło nam tak naprawdę dzisiaj rano. Tutaj jeszcze mi się może coś wczytywać i tak dalej, bo dopiero co odświeżałem tą grę, aby właśnie ta aktualizacja mi wskoczyła. Tak więc, tak jak mówię, no mamy to podziemie. Już tutaj sobie kupiłem pakiet podziemi. Wybudowałem to na 6-6. Tu widzę, że mi trener mryga. Mogę go sobie w sumie machnąć. Od razu to mi pomoże na pewno w lochach. I co tutaj więcej? Tutaj te wrota możemy też machnąć, to już niech się robi, nie będę nam skracał. Więc tak jak mówię, no wydropiło mi to podziemie dzisiaj rano, czyli w poniedziałek to serce nam dropnęło, więc to było tak naprawdę najbardziej istotne. Żałuję, że nie wczoraj, bo jednak zawsze by to było troszkę do przodu. No ale tą kopalnię, wiecie, skracałem i tak dalej, więc i tak myślę, że wynik nie jest zły. No jakby mi wczoraj dropnęło, to też bym jakieś tam dusze pewnie podropił zawki, no ale niestety tak nie udało się. No ale trudno, nic straconego, że już to podziemie mamy. Oczywiście pokonałem tą maszynę z ostatniego odcinka. Mam walkę zapisaną, więc zaraz wam ją pokażę. I teraz tak, co tutaj więcej? No do kibla już wrzucaliśmy, więc może z tym sobie tutaj zagramy. Tak myślę, bo i tak już, chociaż może jakieś levely wbiję, to bym większe nagrody dostawał. No ale dobra, to chyba wpływa i tak tylko na golda, więc, a tego golda tak czy siak jest mało, że go się nie opłaca po prostu brać tutaj, tak więc nie ma to znaczenia, więc już to sobie zrobimy na odcinku, a ręki nie będę robił teraz, a rękę sobie zrobię już po awce. Dobra, tu może być drewno, bo te dusze i tak nam nie są bardzo potrzebne, chociaż nie, no teraz na tym etapie gry troszkę nam się przydadzą, ale to też nie są jakieś nie wiadomo jakie ilości. Okej, tutaj no drewno niestety nie udało nam się, mamy jakiś kamyk może, no jednak niestety nie. Mamy jakieś klepsydry, ale klepsydry bardzo nie chcemy, bo mamy ich dosyć sporo. Przepraszam, coś tutaj jakąś chrypę mam. Dobra, wzięliśmy sobie te tajemnicze kryształy i teraz może drewno weźmiemy. Okej, drewno nam jakieś siadło. No jednak jest widoczne troszkę, że ta poświata w tym okienku jest mocniejsza aniżeli była. Coś tam to faktycznie widać, no ale i tak zawsze i tak pewnie będę wchodził i się upewniał, czy na pewno ta mana jest załadowana. Dobra, no run mamy już 800, pewnie dzisiaj nam już dobije do 1000, już będę mógł. No co prawda 1000 to i tak nam wiele nie wnosi, bo jednak te itemki będą dawały małe wartości run. Ale już powoli ta arenka nam idzie do przodu. Już powoli będę tutaj szukał jakichś itemków na golda niedługo, więc spoko. Broń ma w miarę świeżą, to zmieniłem niedawno, więc na razie tego nie ruszamy. W gabinecie nic, no pety, jak tutaj wyglądają pety? Dzisiaj mam jeszcze do złapania po 18 sporo tych petów mimo wszystko. Tutaj mam wiosenną noc w Puszczy Zarośląskiej, tutaj mam w poniedziałkową noc i chyba tyle, więc w sumie tylko dwa. No i dzisiaj jeszcze złapałem delfina, ale to było w ciągu dnia, dlatego już sobie rano to załatwiłem. Także właśnie te dwa pety mam do złapania. No i tutaj jak widzicie karmionek mamy dosyć sporo, więc w miarę to jako tako idzie. Dzisiaj po północy też zrobiłem 4-1, więc nie takie złe te walki jak na to, że późno zdobyliśmy te pety. Do lochów oczywiście zaraz wejdziemy. Troszeczkę tornada porobiłem już, dlatego że chciałem, golda mi było potrzeba na ulepszanie podziemi, więc to tornado sobie porobiłem, ale jeszcze na odcinku pewnie je docisnę. No i tutaj tą twierdzę posępnego czerepu będę chciał dociskać, no ale to zaraz do tego sobie oczywiście przejdziemy. No i co, kółko robię później, to też mi się musi wczytać. Kółko robię później, gildia, co tutaj w tej gildii? Portal też zrobię później, tak mu pewnie za wiele nie zadam jeszcze dzisiaj, no ale mimo wszystko nie będziemy go teraz klikać. Dobra, no i co? Chyba wchodzimy do tych lochów, nie ma co tutaj się zastanawiać. Troszeczkę możemy sobie tutaj HP dodać, bo jednak tego golda trochę mamy. I chyba na wstępie sobie wejdziemy do tutaj, do tego tornada. No powiem wam, że na tym W40 niestety progres jest dosyć mocno wstrzymany, dlatego że nie ma teraz w ogóle żadnych takich eventów, które by pomogły. No tutaj już zobaczcie, już jest opór niestety, no dobra, jeszcze padł. Jest progres wstrzymany, dlatego że nie ma żadnych eventów, które pomagają w lochach, czyli głównie mam na myśli tutaj epika. No tutaj mi się coś zacięło, ale lecimy dalej. Dobra, jeszcze pokonany, kolejny jeszcze pokonany. No mówię, dopiero co odświeżałem tą grę, więc może tutaj delikatnie przycinać, bo to się
musi wszystko powczytywać jeszcze. Okej, wbiliśmy 133 poziom, jakieś tutaj nam itemki lecą. No pachołki póki co są jako plecak. Niestety oczywiście tutaj za wiele nie rozdam, bo już bym musiał wrzucać do kibla i tak stracą te itemy wartość, więc będę je musiał sprzedawać, chociaż ta jeszcze tutaj nie ma, zobaczcie. Nie zauważyłem, ale już ma, więc okej. Dobra, co chcę dzisiaj wiedźma, bo te itemki, jak pamiętacie, pewnie z Tornada sporo dają. No akurat dzisiaj chcę coś, czego my nie mamy. Natomiast nasz wojownik ma wszystko, więc dobra, więc sprzedajemy. Ta ma pierścionek, ma. I tutaj te też ma. Dobra, czyli musimy już wszystko sprzedawać po prostu. No ale zobaczcie, tego golda naprawdę dużo idzie. Tutaj wszystko sobie ładujemy w siłę. Dlatego chciałem zacząć od Tornada. A, jeszcze wam w ogóle muszę te walki pokazać, kurde. Dużo do zrobienia, dużo jest roboty na tym właśnie W40. Okej, mamy maszynę do zabijania. Co ciekawe, maszyna do zabijania padła mi bez zmiany niczego. W ten sam dzień, w który nagrywałem poprzedni odcinek, po prostu wieczorem. Tutaj ładne krytyki siadają i na koniec, z tego co pamiętam, fajny krytyk. Dokładnie, 413, no i właśnie ta maszyna mi siadła. Za darmową próbę, więc na odcinku tam wydałem na nią sporo grzybów, potem jeszcze po odcinku chyba 15 razy też tam przygrzybiłem, żeby ją ubić, a mimo wszystko padła mi za darmówkę, więc no całkiem spoko. I tutaj mamy jeźdźca mroku, to jest w ogóle już twierdza posępnego czerepu, już dzisiaj się nie mogłem, że tak powiem, doczekać, aż będę klikał te lochy, no i dwa sobie niestety w tej twierdzy kliknąłem, co za tym idzie na odcinku, może nie być co do roboty, no ale to jeszcze zobaczymy, no w tego golda sporo z tego tornada nam poleciało, zobaczcie w ogóle jak on tutaj, ile on uników robi, ale my tutaj jakieś kosmiczne kryty walnęliśmy i dzięki temu go chyba pokonamy, no tutaj jeszcze jakiś unik zrobił, mocny dosyć hitek, my tutaj zablokowaliśmy, no i zobaczcie, jeszcze 10 tysięcy mu zostało, to była bliska próba. Dobra, więc to jest ten jeździec mroku, czyli pierwszy w twierdzy i tutaj mamy drugiego w twierdzy, to jest wojownik, szkielet, żołnierz. Tak więc no tak to wygląda, jeszcze do tego tornada przejdziemy, jeszcze tam troszkę poklikamy, zobaczę jak to nam wyjdzie. Natomiast jeżeli byśmy już tam mieli bloka, to przejdziemy do tej twierdzy. No ta twierdza nam daje po dwa poziomy. Na pewno opłaca się to klikać, dlatego że po prostu jeszcze będę awkę robił. Większość awki mam zostawioną na wieczór. Cieszę się, że już mam te klepsydry. Bardzo się też śpieszyłem do tego właśnie trzeciego pakietu podziemi, bo wiedziałem, że to daje też klepsydry. Co za tym idzie, no bardzo jest to dla nas pomocne. Zobaczcie, jak on nas tutaj klepie. My tutaj musieliśmy sporo bloków porobić, aby go w ogóle pokonać. To już jest na nowej broni, bo chyba z tamtym miejscem to jeszcze walczyłem na starej, ale ta broń mi dała tylko plus 16, więc że tak powiem szału nie ma. No i okej, tutaj bardzo mocny krytyk. No tutaj już ten trener z podziemi wleciał, więc to swoje zrobiło. No tutaj mamy jakąś plus 4, ale generalnie jeszcze nie ma co wymieniać. Dobra, no i co? No i chyba lecimy do tego tornada dalej, zobaczymy. Mamy dziewczynkę z zapałkami, to jest zwiadowca, no ona, no bliska próba była, jeszcze powinna paść, ale już tutaj to tornadko niestety, no dobra, padło. Niestety już tutaj dosyć ciężko nam z tym tornadem idzie, no jeszcze, bo bardzo dużo expa nam daje, dlatego tak ciężko, bo tu już jednak są ci rywale na naszym, można powiedzieć, poziomie. No tutaj mamy rosiczkę leśną, dobra, do 300 ją bijemy, bo to już jest duży opór, nie ma co, że tak powiem, bardzo na nią tutaj wydawać, spoko. I okej, co nam tutaj poleciało? Poleciały nam buty i broń, broń jaka? No średnia, więc to sprzedajemy, to sprzedajemy. Damy sobie tutaj jeszcze w to HP, bo jednak mamy go tutaj niewiele w porównaniu do siły w podstawie. Dobra, i chyba lecimy do tej twierdzy. No tego jeszcze na pewno nie ruszę wieży, na pewno nie ruszę. Cyrk mi się odblokował, nie wiem czy to tak powinno być, czy cyrk się nie odblokował od razu po ukończeniu tej twierdzy, a ja mam odblokowany już teraz. Nie wiem czy to jakiś błąd czy coś, no ale w tym cyrku i tak za wiele tutaj sobie nie podziałamy. I dobra, mamy wojownika posępnego czerepu, no tam widzieliście pierwsza próba milion, więc myślę, że to by było w miarę do zrobienia, no tam 200 tysięcy, 300 tysięcy, no on jest tutaj, tak jak mówię, do machnięcia. Tylko pytanie za ile. Ktoś mi też pisał, że czy nie byłoby spoko pomysłem, jakbym takie bliskie próby zapisywał i po prostu oglądał. No ale uważam, że takie coś na odcinek jest dosyć nudne. W sensie spoko jest obejrzeć sobie próbę, jak już pokonamy danego przeciwnika. Ale tak wiecie, bliską próbę zapisywać, oglądać, coś tam ewentualnie mieszać w ekwipunku. Uważam, że jeżeli ja sobie gram sam, to tak robiłem. Tak oglądałem właśnie te bliskie próby, coś tam próbowałem zmieniać i tak dalej. Padł, super. Coś tam próbowałem zmieniać i tak dalej. Natomiast na odcinku mówię, no nie jest to zbyt ciekawe do oglądania, aby było po prostu warto się tak zatrzymywać i przedłużać sztucznie odcinek. Okej, no teraz sobie możemy obejrzeć, no niestety my tutaj jesteśmy wojem, więc walki z wojami będą na pewno sporo trwały. Nie dość, że tutaj HP od groma, no to jeszcze te wiecie...
te bloki i tak dalej, więc sporo to trwa. Tak jak mówię, no na tym W40 Progress nam niestety blokuje dosyć mocno brak weekendu epickiego, który był tylko, jak wiecie, pewnie na starcie serwera standardowo, natomiast my wtedy z niego nie skorzystaliśmy, no i teraz się musimy tak ciułać. No te lochy by na pewno o wiele lepiej padały, gdybyśmy sobie przebrali się po prostu w same epiki, no to by te lochy po kilku grzybach padały wszystkie, bo to jest ten etap gry, no ale niestety jeszcze nie możemy tego zrobić. Zobaczcie, że tutaj w ogóle sporo HP nam zostało, to nie była taka bliska próba, a mimo wszystko prawie 80 grzyba na niego musieliśmy wydać. Dobra, no znowu mamy golda, no chyba w tą siłkę polecimy, no ta siłka już trochę kosztuje, także muszę to HP też nadrobić, ale dobra, zobaczymy co teraz. No teraz mamy znowu wojownika, no i ten wojownik znowu, tam widzieliście, bliska próba, która nas zachęci do tego, aby go klikać, no a teraz mu tutaj zostaje po 2 miliony HP, no ale zobaczymy, no ten trener dużo nam dał, chyba go tam na 5 poziom zrobiliśmy, o ile dobrze pamiętam, bardzo niewiele nam brakuje do 135 poziomu, tak więc muszę, fajnie by było, jakbym go po prostu dobił jeszcze przedawką, zawsze to jakieś bonusowe expy i goldy właśnie z tej jawki, którą będziemy sobie robić dzisiaj po 18. Nie wiem, o której ten film wleci, czy ja się wyrobię na 18, możliwe, że się wyrobię, no on jednak tutaj troszeczkę trwa, ponieważ jeszcze było właśnie to omówienie tego patcha na starcie. No ale okej, dobra, no tutaj ten nocny troll, no ja też będę chciał tak z 50 grzyba sobie zostawić, wiadomo, na codzienne ogarnianie, bo tak jak mówię, jeszcze nawet piwek nie piłem ani nic takiego, no ale ten nocny troll, zobaczcie, pierwsza próba była taka fajna, no a tutaj już niestety kolejne próby są średnie. Myślałem, że go jeszcze na tym setupie pociśniemy, ale tutaj nie wygląda, aby tak się stało, więc będziemy po prostu na kolejny odcinek musieli już powymieniać EQ, bo niestety już niektóre rzeczy mamy dosyć stare, broń mamy, tak jak mówię, no świeżą, no ale samą bronią człowiek nie żyje, samą bronią wojownik nie żyje. Tak więc ja tutaj wychodzi na to, że będę go sobie klepał po prostu darmówkami co godzinę, a nuż się uda, żeby padł, a w międzyczasie podmienię też jakieś tam poboczne itemy, aby po prostu się wzmocnić. No i też gemy muszę wymienić, gemy to jest w ogóle podstawa. No dobra, jeszcze 5 prób i ostatnia. No i niestety, nie udało się, także dzisiaj tylko jednego w twierdzy oraz troszeczkę tych tornad żeśmy pocisnęli, no ale uważam, że i tak progresik nie jest zły. Gemy muszę powymieniać, to w ogóle jest podstawa, tak jak mówię, bo mamy tą 10 kopalnię, natomiast ja tutaj, no to jest jeden gem właśnie z 10 na HP, tutaj mam jakiś mały na siłę, to też mi poleciał właśnie z 10, no i tutaj kolejny na HP z 10, a cała reszta to jest jeszcze z pierwszego poziomu kopalni, także na razie chwilę się wstrzymamy, będę tutaj sobie leciał za darmówki, po prostu te lożki będę próbował ubijać i w międzyczasie będę po prostu dropił te klejnoty z kopalni klejnotów, no i wiadomo, awkę tutaj klikał i tak dalej, te pety po łapie, to też mi da boost do statystyk i jutro już mam we wtorkową noc na przykład w góry koronkę, to do siły mi dojdzie bonus, więc po prostu się wzmocnimy i pewnie znowu za parę dni odcinek z W40 wleci. Nareszcie jakiś taki mniejszy przestój, no bo jednak te odcinki, tak się tu dużo działo, że wypadało by je nagrywać codziennie, no a tak wiadomo, też nie można. Dobra, to by było na tyle, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić standardowo subskrypcję, komentarz dla zasięgów, wbijać na Discorda dla widzów i standardowo idźmy tym tropem, którym szliśmy przez ostatnie dwa odcinki. W ostatnim pisaliście w komentarzu maszyna, w tym możecie napisać, poczekajcie, co wy możecie napisać? Podziemie, bo podziemie to jest rzecz dosyć fajna. A, jeszcze w ogóle wam nie powiedziałem, że po kupnie tego pakietu właśnie do podziemi wleciał mi tutaj osiągnięcie, poczekajcie, tylko jakie? O, zgromadź 10 tysięcy właśnie tego kryształu tutaj u kowala. To mi wleciało, no i wiadomo, jak dropnęliśmy serce, to i od razu koło 2.0 tutaj poleciało, więc naprawdę to podziemie sporo daje, także możecie napisać podziemie w komentarzu, zostawić kciuka w górę, subskrypcję, jeszcze raz wbijać na Discorda dla widzów. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!